moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. I tak, tutaj w teorii mamy wioskę, która ma głównie czerwienit. Ten czerwienit byłby dla nas dosyć istotny w dalszych rozgrywkach. Dlatego myślę, że musimy sobie to odblokować. Tylko tutaj jest, widzę, niezła jazda. A tu jest czerwień w ogóle. Dobra, walimy go. Nie, Bomberman. Za dużo was tu, panowie, no. Jakby do 300 czerwieni, to jakbyśmy sobie to ogarnęli, to by było fajnie. Już? Który tak tam strzela, cwaniaczek? To wy tu strzelacie? Jakie to bombermeny, cholera? Ja wam dam. Zaraz będziemy mieć 300 czerwieni, to i będzie fajnie. Nie wiem, do czego nie strzelają, ale okej. Okay. Już wszystko? Nie wszystko. Ale czerwieni to tutaj jest sporo. Jeszcze czerwieni był tu. Chyba ta... O, to jest chemia! Chemia! Wyjdźcie z chemii. Au, 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 au. Dobra, idziemy stąd. Czerwieni tu już więcej nie ma. Kurde, no nie widać tej chemii. No się na nią nie patrzę w sumie. Poznałem jak głupi. Tutaj więcej czerwieni tu nie widzę. A, jednak. Dobra, ale 300 już jest. Odkryto wioskę, teraz możesz szybko podróżować do tej wioski, okej. Zbieramy co nasze. No tak, 2 na 10. 2 na 10. Dobra, w teorii. Możemy sobie teraz ruszyć na tą wioskę i spróbujemy sobie zrobić to na 3 wyrzutnie. Bagna. Te bagna mogą być nieciekawe. Będę iść w tą stronę. Opa! Nawet widzę, ej, coś tu jest. Jest skrzynia? Cóż tu jest? Tak, tam jest skrzynia. Spróbujmy. Dobra. No. Nie chciałem w nich, hej! Nie w tych chciałem, co trzeba. Ja nie zauważyłem, a to byli ludzie po prostu, czy ludzie, villagerzy. Spróbujmy. I to i tak dwa razy strzela. Dobrze wiedzieć. Mam we dwójkę? Tak. Cały we dwie. Tylko jednak 3 to i tak nie jest dużo.
pytanie czy, też, czy ten czerwień strzela non stop w to samo miejsce. W sensie, jak ustawimy go w jedno miejsce, czy on, jak się zrespi już? Chyba tak. Dobra, lecimy. Walcie go. Cwaniaczki, nie ma wejścia. Dobra, walcie w to. No nie, szkielet na pawy. Fajnie jest sobie to pouszkadać wszystko. Dopiero potem atakować. A nie, nie, myślałem, że strzela, ale nie. Niestety nie. Spawner tych cholerstw. Znacznie ambitniej idzie po prostu. Jak sobie atakują w ten sposób, ten w ogóle ma jakiegoś baga. Nie wiem co to jest, ale okej. Pod setem i zbieramy wszystko. Zupka zniszczona, świetnie. Została nam skrzynka jeszcze. A niej. Złoto 82. Lipa. Chciałem, że coś bardziej ambitnego. Zostało nam 28. Ty, zombiak, ale ty idziesz z nami. Panie zombiak, idziesz z nami. Jedisko zombie. Ale to dopiero wieczorem, to spoko. Czemu tutaj? Wygląda jakby była atakowana. Dobre pytanie. No bo może to jest zniszczone tak w ogóle? Nie wygląda na zniszczone, więc nie wiem. Gramy. Dozu czerwień. Kurde, zostawiłem. Zostawiłem czerwieniec. Ale jestem dupa blada. I co, i to się leczy, czy się nie leczy? Nie wiem. Ale na pewno się wrócę po ten czerwieniec. No, zapomnijcie, że go zostawię. Tak to być nie może. Się nie jest to daleko, więc luz. Hop. Tam 300 teorii wyrzutni lewy. No. I złotko wpadło. Dobra, mam ogólnie 151 kolejnych ryzmarynów, więc to też jest sporo. Lewka. Kolejne. No i dobra. 300 teraz powinno wpaść. I zbliżamy się powoli do tych jednostek. Teraz pytanie, co my będziemy próbować ulepszać? Ty, panie zombie, ja takich jak ty to potrzebuję tutaj. Kurde, znów wlazłem. Naprawdę nie widzę tego jakoś, nie wiem czemu. Nie wszystkie dają skoki. Chyba tylko grzyby dają skok większy.
niosłam są szczęście do góry. No to spawnery sobie możemy usunąć w ten sposób. Kurde, ja zrobiłem to, co chciałem. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co zrobił Shiro? Tak, warsztaty. Katy Stolarza sobie zrobiłeś Shiro. Świetnie. Prosty jesteś geniusz. I znowu byś zrobił sobie kamieniarza. O Boże. Wygrałem, prawda, pół do 11, ale... W nocy oczywiście. No dawaj, dawaj, dawaj. Pyk. Pyk. I robimy wyrzutnie. Użyj. Ładnie. Od czterech strzałów padł. Sobie dzięki temu właśnie te spawnery poogarniać. Szkielety w ogóle są. Bez strzelców. No, bijcie to. Ludzie. Nie spać. Płuc. To zrobił Shiro, wpadł do lawy. No i powiem, bym sobie was przyjął przy okazji. 40. Kolejny outpost zrobiony. Wyczyłem wszystkie zombie. Bo na zombie mi najbardziej zależy. Nie będę oszukiwał, że tak nie jest. Idźcie tam. Ale się zrobimy w ten sposób. Dobra, czerwienic, bierz czerwienic. Do takich małych baz myślę, że to się nie opłaca, ale jeżeli chodzi o szarżowanie bastionów, jak najbardziej jest to fajne. Wygląda, że jest darmowe. Niszczone bastiony, posterunki. Ci przyjaciele będą potrzebować twojej pomocy dziś w nocy. Pigliny grasują. Ty nie poszalejemy sobie zbytnio. Czy ja tu zostawiłem jeszcze coś? Może sobie przejdźmy do tego znacznika i przy okazji pójdziemy sobie właśnie do naszych koleżków. Nie głupie w sumie. A to im pokazuje. Dobra, pokazuje mi studię. Osobiście tak się zastanawiałem, gdzie mniej więcej można było sobie tą bazę wybudować, no bo nie oszukujmy się, to musi być miejsce, w którym mamy dosyć mało teleportów. Myślałem bardziej o tym miejscu, albo właśnie gdzieś koło creeperów. Innego miejsca nie widzę. Kuj, tak. Angry Birds. Dawcie mnie. Dziady. Działem. No jednego straciliśmy niestety.
ci niedaleko, już jest, więc spokojnie. Wow, jaki lag. Jaka copka. Już musi być niedaleko, więc spokojnie. Tak, definitywnie grzyby dają nam skok, a zboże daje nam... Zboże daje nam przyspieszenie. Jakie lagi. To jest gra offline. Czemu tutaj serwer ma lagi? O, coś tu jest. Oceloty? Nie, to nie są oceloty. Czym wy jesteście? Mniej wierzchowca. Wow! Te genialne chrząszcze mogą wspiąć się na wszystko. Nie ma miejsca, w którym pigliny mogłyby się teraz przed tobą No, to jest znacznie wolniejszy. Świetlisty żuk. Rozumiem, że to się wspina. Wow, fajne. Zobaczcie. Pyk, pyk, pyk. Fajne, naprawdę bardzo fajne, no, tylko jest wolniejszy. No ale możemy szybować. No czyli opłaca się jednak latać po tych miejscach. Rozumiem, że to jest tam wysoko. Nie, to były świetliste żuki, okej. To były tylko świetliste żuki. Łąki, a i tutaj też mam pokazane, co występuje na tym biomie. No i tu mamy czerwieni. No właśnie, a ja się głupi zastanawiałem, gdzie to może być. A słyszę konia. Ja mam teraz gdzieś tutaj możliwość zamiany wierzchowca? Coś, cokolwiek, nie? A kolejny żuczek się przypomniał. Aha. I wziąłem przypadkowo wierzchowca. Dobra, ale chcieliśmy iść do zombiaków. Zombiaki są w tą stronę. Ej, ale przynajmniej teraz nie potrzebujemy już... nie potrzebujemy już bramy. Przynajmniej tak mi się wydaje. No właśnie. A wy jak przyjdziecie? One nie przejdą. To już tyle. Co to było? Co to było? Żałuję, że nie patrzyłem w tą stronę. Co to było? Tu specjalne, legendarne moby. Właśnie, ale nie ma tutaj tego. Czym mogą być legendarne moby? Enderman? Czyżby? Ło, widzę. Spokojnie widzę. Widzę tą skrzynię. Nie spodziewałbym się jej tu. Allajowie są chętni do pomocy. Wypełnią te skrzynie przedmiotami, które pomogą ci w walce. To lipa. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy już blisko w sumie. Myślę, że teraz postaramy się troszeczkę zupgrade'ować im wioskę. Ale wolne jest to jak cholera. Naprawdę wolne jak cholera. Zauważcie, że te żuki zaczęły się tutaj często powtarzać.
Mam z chęcią teraz wrócił do konia. Nie wiem jak. Tak, jak najbardziej wiem, że to się disco jest celem ataku. Ale zacznijmy sobie od tej strony. Zacznijmy od tej strony, zrobimy sobie tutaj bramę. Wieża strzelnicza, której nie chcę. Ja bym wolał tą rozpraszającą. Wieża ochronna. A to lipa. Może tak, kamieniarza mogliśmy zrobić. To też nie byłoby głupie. To też nie byłoby głupie. Tylko widzicie, to wszystko potrzebuje sporo materiałów. Naprawdę sporo. Tak jak na przykład, naprawdę jeżeli chodzi o wioskę, to nie byłoby mi szkoda jej utraty. No tak wiadomo, zombie i tak dalej, ogólnie moby spawnujące się przydają. Tego nie mogę olać. Tego nie mogę olać w żaden sposób. Myślę, że zębiaki są naprawdę świetne. Drogie, ale świetne. Nie będę robił bramy. To znów całe drewno wywalimy. Mogłem tam bramę zrobić, no ale dobra, zrobiłem tutaj. Jeżeli chodzi o budowanie w tej grze, jest fajnie zrobione, bo nie trzeba się zbytnio zastanawiać jak budować, ale tutaj moim zdaniem najbardziej kuleje zarządzanie jednostkami. To powinno być kluczowe do tej gry. No i drewna już nie mamy. No i drewna już nie mamy, nic a nic praktycznie. Więc trzeba trochę tego drewna zebrać przy okazji. Zbierajcie drewno. O, 2000, dobra, starczy. Wieża rozpraszająca. Jaki ona ma zasięg? Niewielki. I potrzebuje węgla do tego. Zrobił tak, żeby jedna miała zasięg drugiej. Tragedii. Zębiaki tańczą. Bo tego węgla nie mam za dużo, cholercie. Na pewno nam nie wystarczy, ale no zobaczymy. Może te rozpraszające będą znacznie lepsze. Dwoma stronami, a nie czterema. To było fajnie. Właśnie, już brak węgla. Dobra. Co my tam dalej mamy? Węgiel wojenny, zwiększa szybkość. Wieża obserwacyjna. O, to może nie być głupie. Na razie to możemy sobie usunąć.
To potrzebuje 200. Tata stolarza. Standardowo oczywiście sobie to zrobimy. W wielu miejscach. To marnotrawstwo, ale cóż. Drewno nam się i tak tam kopie. Ale będziemy mieć znacznie więcej czasu, jeżeli chodzi o naprawę. Tak oborowanej bazy to jeszcze chyba żadna nacja nie ma. Lecą od tej strony. Sobie przy okazji zobaczymy, jak to wygląda. Tak na razie nie, jak to wygląda. No serio? To nie strzela? Nie mówcie mi, że... Kurwa, tak jak myślałem. Te wieże zapewne mogą tylko i wyłącznie strzelać, jak mają widok. No, na przykład tu nie strzelają. Piglinów ciągle przybywa! Ej, no to jestem naprawdę bardzo, bardzo... niemiło zaskoczony. Naprawdę myślałem, że to załatwi robotę, ale niestety nie. No to niestety nie strzela. Ślepsze świnki chyba. Jeszcze się nie poddają. Spodziewaj się nadejścia posiłków piglinów. Wow, a co tu się dzieje? My to możemy zebrać? Nie, to limity sobów. No jestem naprawdę rozczarowany. Czyli do przerobienia. Zobaczcie, to jest właśnie pathfinding, jeżeli chodzi o tą grę. Dramat. Zbliża się więcej piglinów! Bum. Dobra, ale nie rozwaliły. Uczcie się. Ustawka, kiboli. Nie są jakieś mocniejsze. Ale żadna się chyba jeszcze nie przebiła, świnka. Chyba się jeszcze nie przebili, a przy okazji, dzięki temu, widzimy dokładnie, z której strony atakują. Przebiły. No ja, ale coś tam chyba mocno tłukło. Nie, to się szybko naprawia. No,
20 sekund jeszcze. Zobaczymy. Bo tam się chyba przebiły. Więcej piglinów! Może i nie? Ej, nie przebiły się. Teraz pogoń resztę tych piglinów. Nigdzie się nie przebiły. Świetnie nasza postać sobie chodzi. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale tak, te wieże w ogóle się nie sprawdziły. Nic, kurde, ani się nie sprawdziły. Zero, nul. Naprawdę jestem rozczarowany. No, to się nic, naprawdę... Nic się nie sprawdziło. Dlatego myślę, że to trzeba usunąć. To trzeba usunąć, po prostu zacząć robić zwykłe wieżyczki, które nie wymagają nic. To trzeba oczywiście je poulepszać. Trzeba ich nasrać, za przeproszeniem, jak najwięcej. Kamienia, okej. W ten sposób dopiero walić, no. Chatki solarza się bardzo przydały. Zrobiły robotę. Większą niż te wieżyczki. To jest śmiech na sali. A z tego robimy mur po prostu. Zrobić mur i będzie fajnie. I teoretycznie zombiaki już będą samowystarczalne. Jeszcze potem tylko kamieniarza sobie ulepszyć i naprawdę będzie spoko. To oczywiście tego nie będę teraz robił, tylko po prostu pousuwam te wieżyczki, które tu już są. Bo one są useless, nic nie robią. Dobra, ej, kochani, mój błąd. Zobaczcie, gdzie są strzały. Bardzo nisko. To naprawdę lipa. To się nie nadaje do tego. To zostaje nam jedynie ulepszenie szybkostrzelności do tych podstawowych. Muszę znaleźć jakiegoś konia. Węgla możemy mieć... ale tu się przebiły. Dobra, jednak się tu przebiły. Jednak się tu przebiły, cholery. No to wiecie, nawet tutaj w teorii można zrobić podwójny mur i bez problemu. Nockę dwie sobie bez problemu też przetrwają dzięki temu. Jest fajnie. To zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. To mam 420 kamienia. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Walimy do końca to, co mamy. Myślę, że jak zrobimy sobie taki pseudomurek z tego, to nie ma opcji. Pigliny się zesrają, a nie zrobią tego. Już niestety nie dam rady. Kajcie mnie, dziady. Dobra, skończyło nam się. Ale taki murek, naprawdę. Nawet jak to będzie strzelać pojedynczo, to i tak będzie git. I
Tak będzie git. Dobra, uciekamy stąd. Chyba się walnąłem. Idziemy po tą wieżę uderzeniową jeszcze, bo jesteśmy blisko. Karabiny tu nie. Muszę sobie gdzieś kamień pozbierać? Nie da się. O, kamienia mam bardzo mało. Kamienia mam bardzo mało. Kamień. Znów Shiro w las, tam gdzie nie trzeba. To jest kamień? A co jest drzewo? Figliny, świgliny planują inwazję. U świgliny. No serio, bez tego konia to slipa. No to jest fajne, bo w ogóle nie ma wysoki skok. Możliwość szybowania i tak dalej, ale jeżeli chodzi o to, to jest tragedia. Tam nas jeszcze też nie było. No pozwiedzajmy sobie, pozwiedzajmy. Może kolejnego wierzchowca kiedyś ogarniemy. A w razie czego mamy teleport. Mamy teleport do czego. Jakby on tak non-stop zasuwał, to było fajnie. Wyszybowanie i ogólnie to by było eleganckie, ale niestety. Gdzie my idziemy? My idziemy tutaj bardziej. Tam jest kolejna wieża, która nie jest zaznaczona. Czyli exploring tu poniekąd popłaca. Poniekąd popłaca. Lukam przy okazji, czy coś w okolicy nie jest. Nie jest takiego, wiecie, dziwnego, ale chyba tu już nic. Nadal nul. Widzę, że zombie sobie zażywa kąpieli błotnej. Kto lubi? Jak kto lubi? Przejdziemy tędy. Co tu jest? Czemu to jest takie dziwne? Zombie sprzymierzyły się z sobą, ale nadal teleportować się nie możemy, prawda? Myślę, że nie. Osobiście, że głównie latam tutaj po tych bokach, bo właśnie myślę, że może znajdziemy jakiegoś mounta przy okazji. To jest kolejna wieża, też niezaznaczona. Niestety tych wierzchowców nie widać. Pytanie, czy tam coś może być? To wygląda jak nawet tego na mapie. A nie, dobra, na mapie jest jednak. Dobra, chodź wieżyczko. Kolejna elektryczna.
Dobra, lecimy dalej na północ. Bo nic nie widać dalej. Dajcie wierzchowca. Bardziej na północ. Tam na pewno nic nie ma. Wieży żadnej też w okolicy nie widzę. No nie ma tu już więcej. To jest pustynia. Biom pustynny. Ej, tu coś było. Chyba nowy mount. Coś, co przeoczyłem. Hej, co to za stos blogów? Wygląda znajomo, tylko jest do góry nogami. Może ten? A, udało ci się odkryć jednego z naszych najstarszych przyjaciół. Dobrze dogadacie się ze sobą. Wróć do studni, a my nauczymy cię piosenki, dzięki której obudzisz tego golema. Aby złożyć pragolem z kamienia, musisz mieć ulepszenie obudź pragolemy. Aha, 100 złota i 500 kamienia, to nie jest dużo. To nie jest dużo, jeżeli chodzi o to. Stąd przejdziemy. No to czyli dobrze sobie zachowałem te kryształki. Dobra, ulepszenie. Obudź pragolemy. 100 i 100 kamienia. To też dupa. Musimy iść po kamienie. Na tym odcinku może zdążymy obudzić tego pragolema pseudo. O, i o to chodziło. Gdzie ja zgubiłem czerwienit? Dobre pytanie. O, budź pragolem. Jednostki. Tutaj są jednostki. Teraz idź i obudź naszych starych przyjaciół. Taki mam plan. Gdzie są te pragolemy? Tu są te pragolemy. Mi nie pasowało to, że trzeba na pustynię iść, ale... tej wioski być może i właśnie tak jest. Ja tu widzę alpaki. Niestety to nie są jako mounty. Szkoda mi się, że może będzie dało się pluć, czy coś takiego. U góry i to spore. No to creeper był właśnie, tak mi się wydawało. Dobra. Dawno temu ten potężny... Alk miażdżyć! Ubukowano pragolema z kamienia, masz nowego potężnego przyjaciela. Pytanie tylko, czy on będąc... Przedstawiam ci pragolema z kamienia. Pierwsi z kamienia przenieśli dla nas góry. To samo zrobią dla was. Dobra. No to mamy teraz świetną ekipę. To ten golem sobie w kulki leci chyba. Czemu ty nie idziesz z nami? Teraz działa. Teraz leci. O kurde, no to teraz to my będziemy napierdzielać. Teraz to my będziemy naprawdę napierdzielać. To będzie coś pięknego. Moi drodzy, ale... nastał koniec odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się, hej hej!